Cześć wam czołem, moje drogie cebulki. Ja jestem Moskit i witam was, jejku jejku, w 16 odcinku Cebulowej Odysei. Już tak dawno nie było filmiku na tubie i ja nic nie nagrywałem, z tego względu, że czasu po prostu nie miałem. Więc witam was tak czy siak bardzo serdecznie. Dzisiaj w sumie zrobimy w końcu coś innego niż układ kerbiński. Polecimy na Dunę. Ot tak, po prostu. Bez kerbali, ale na Dunę polecimy, przynajmniej taki jest plan. Na razie chciałbym przetestować moją konstrukcję. Jak ona w ogóle działa i czy w ogóle będzie działać. Więc naszą konstrukcją będzie Selerek 1. Prosta bardzo. Rakieta. Ponieważ jeżeli chodzi o rakietę nośną, fazę nośną, no to mamy po prostu dwa duże pomarańczowe zbiorniki. Plus silnik mainsail i cztery średnio małe dopalacze. A na górze mamy ten niezbyt duży zbiornik, silnik Beagle, SAS, no i owiewkę. A pod owiewką skrywa się, moi drodzy państwo, tu może trochę grę, w sumie coś czuję, że przyciszę. Jest trochę głośno, ona tutaj się miewa. A pod owiewką skrywa się łazik. Dokładnie, mały, fajny, słodziutki łazik, którego miałem zadanie, cel miałem, pomysł, żeby przetestować go być może na powierzchni Moona albo Minmusa, ale w sumie pomyślałem, a pierdzielić, może uda nam się nim przy dobrych wiatrach wylądować już od razu na Dunie i wykonać właśnie kontrakty związane z Duną, a w przyszłości ta misja przetrze szlaki misji załogowej. Przynajmniej taki jest plan. Łazik jest, jakby to ująć, uzbrojony w jedno Mystery Goo po parze barometrów i po parze termometrów. Chociaż w sumie de facto mogłem po jednym tego typu przyrządach zamontować, ale dałem po parze, jakoś tak wyszło. W dwa spadochrony, żeby mógł bezpiecznie wylądować na powierzchni Duny. Dwie małe baterie, żeby jakieś tam dostarczył nam zapas energetyczny, żebyśmy mieli zawsze. Kilka paneli słonecznych płaskich, ponieważ jako, że to jest mały, prototypowy łazik, no to nie ma co szaleć tutaj z jakimiś rozkładanymi panelami. Szczególnie, że chcielibyśmy ciągle móc się poruszać, być ruchomi, więc rozkładane baterie, panele raczej tutaj zbytnio nie wchodzą. Oczywiście dwa światełka i to od razu nadaje naszemu łazikowi takiego ładnego, można powiedzieć, że troszeczkę pseudoludzkiego wyglądu, czy jakiegoś tam bardziej organicznego wyglądu. No i mam oczywiście cztery kółeczka. No i to by było na tyle. No i oczywiście antena jeszcze jest. No ale tutaj raczej nie ma co się zbytnio, jeżeli chodzi o antenę, się zbytnio rozpisywać. Pod samym łazikiem jeszcze znajduje się mały zbiornik i mały silnik. Z tego względu, że chciałbym jeszcze móc ewentualnie później jeszcze troszeczkę pokombinować, może wyhamować gdzieś na wysokiej atmosferze Duny, żeby spokojnie wejść w atmosferę Duny i nie wybuchnąć. No pożyjemy, zobaczymy. Zawsze lepiej mieć więcej niż mniej przyspieszenia. Aktualnie mamy tylko przyspieszenia niecałe 8 km na sekundę, a dokładnie 7795 metrów na sekundę przyspieszenia. I według moich obliczeń to powinno prawdopodobnie spokojnie wystarczyć, żeby na Dunie wylądować. Znaczy na Dunę dolecieć i być może wyhamować i wylądować. No. Dobrze byłoby zrobić hamowanie w atmosferze, no ale na razie nie uprzedzajmy faktów, pożyjemy, zobaczymy co z tego będzie, więc startujmy. Mimo że do okienka transferowego na Dunę jeszcze trochę czasu zostało, to jeżeli troszeczkę się postaramy, to możemy już nawet teraz dotrzeć spokojnie na Dunę, wysłać tę misję i przetestować nasze rozwiązania. Więc nie ma tutaj zbytnio, jakoś nie wiem, owijać bawełnę, po prostu startujmy. I od razu powiem, że ta rakieta nośna nie ma żadnej nazwy. Jeżeli ktoś ma jakąś fajną nazwę dla tego prostego czegoś, tej prostej konstrukcji, to ja jestem jak najbardziej otwarty na propozycje. Jak ktoś coś ciekawego trafi, to pomyślimy o jakiejś nagrodzie, o jakimś utrwaleniu, można by powiedzieć. No i lecimy, no. Chyba po raz pierwszy, nie jestem pewien, ale chyba w Cebulowej Odysei po raz pierwszy będę teraz korzystał z owiewek, bo chyba wcześniej z owiewek nie korzystałem. Dobra, odrzuciliśmy dopalacze. W ogóle ta konstrukcja jest na tyle ciekawa, na tyle prosta i wydajna, że
No ale w tym momencie bez dopalacza mamy po prostu świetny stosunek mocy do masy, ponieważ moc do masy, czy tam masa do mocy to jest prawie 2,0 aktualnie, a na poziomie morza to jest mniej więcej 1,5, więc to jest naprawdę bardzo dobry stosunek mocy do masy, dzięki czemu możemy bardzo szybko i stosunkowo wydajnie dostać się na orbitę. I no cóż, no i lecimy, no. To nie ma, w sumie nie jest to jakoś, powiedzmy, coś, czego wcześniej nie robiliśmy. Jest to dość prosta i w pewnym sensie zautomatyzowana, zautomatyzowana oczywiście w wykonywaniu przeze mnie, kwestia. Więc tu raczej nie powinno być większego problemu z dostaniem się na orbitę. Jesteśmy już na 26-27 km, mamy 1000 metrów prędkości orbitalnej, czyli całkiem niezły wynik. I z tego, co mi się wydaje, spokojnie będziemy w stanie zrobić orbitę, właśnie jeżeli chodzi o naszą rakietę nośną. I jeszcze nam trochę tego paliwa, trochę tego przyspieszenia w zbiornikach zostanie. Dobra, od razu kładziemy rakietę, kładziemy konstrukcję, kładziemy naszą rakietę, ponieważ musimy teraz nabierać jak najbardziej prędkości horyzontalne niż właśnie wertykalnej, w sumie orbitalnej de facto, nie horyzontalnej. I na około 100 km zastopujemy, na pułapie na 100 km zastopujemy nasz silnik, czyli mniej więcej w tym momencie przyspieszymy czas i docieramy teraz szybciutko do pułapy, w której za mo lada moment, w której lada moment będziemy równać naszą orbitę i planować właśnie manewr transferowy na Dunę. Nie będzie to specjalnie wydajny manewr transferowy, ale jak mówiłem, nie celuję tutaj wydajny, tylko jak najszybszy transfer na Dunę. Przynajmniej taki jest mniej więcej plan. Więc mamy tutaj tylko dostępny jedno małe średnie koło reakcyjne, ale koło zamachowe, ale to w zupełności w sumie powinno wystarczyć, wydaje mi się. Ponieważ prędzej czy później tej części się pozbędziemy i pozostaje już nam ta górna, która będzie o wiele prościej w tym momencie obracać. Więc jak jesteśmy w apoapsie, no to wtedy możemy pomyśleć właśnie o wyrównaniu naszej orbity, żeby nasza apoapsa i periapsa, czyli najniższy i najwyższy punkt naszej orbity się mniej więcej zrównały, tak jak to mamy w tym momencie, czyli mamy apoapsę na 101 km, a periapsa na 98 km, czyli prawie że równa kołowa orbita. Jak sami tu widzicie, 98, 101, cud, miód i malina i orzeszki. No i teraz musimy wykonać transfer międzyplanetarny. Zbytnio, już nie pokazywałem zbytnio transferów międzyplanetarnych w moich grach kerbalskich na tubie, więc dla tych, którzy nie wiedzą, taki szybki samouczek, jak najwydajniej zrobić transfer międzyplanetarny z orbity parkingowej wokół Kerbinu. Najprościej zrobić to za jednym dopaleniem, a później tylko robić drobne korekty, czyli jeżeli chcemy dostać się na planetę zewnętrzną względem Kerbinu, czyli na przykład na Dunę, na Dres, na Jol albo na Ilu, no to musimy wykonać przyspieszenie w stronę, w którą się nasza planeta porusza wokół Słońca. Czyli w tym momencie prościej może ująć się po prostu po ciemnej stronie Kerbinu. Mniej więcej jak zaczyna się ciemna strona Kerbinu, wykonujemy tutaj przyspieszenie. Moglibyśmy pociągnąć, ale ja wolę to zrobić w miarę dokładnie. O, widzicie? Tu nam się zwiększa teraz nasza parabola. No i możemy teraz dostosować. Moglibyśmy oczywiście to przeciągać, ale wolę to zrobić przy okazji, przy użyciu Precise Node, tego naszego fajnego modziku. Tak, zacząłem nagrywać, jakby ktoś nie wiedział, to jest wszystko na streamie, ale. No i teraz możemy albo wcześniej, albo później zaczynać, widzicie? Albo wcześniej, albo później, jak robimy, to zmienia się nam trochę ta orbita. W ten sposób możemy dostosować sobie to, w jaki sposób oczywiście ta nasza orbita później wyglądała, ponieważ im wcześniej zrobimy dany manewr, im bliżej jakiegoś ciała niebieskiego, tym ten manewr będzie najwydajniejszy i najbardziej efektywny. Najbardziej efektywnie wykorzystamy paliwo, przyspieszenie, które w danym momencie zużyliśmy. Im później, tym oczywiście ten manewr jest mniej efektywny, ale bardziej dokładny, można powiedzieć. Więc dobra, więc aktualnie, jeżeli chodzi o transfer na Dunę, sprawa wygląda następująco, że nie zrobimy teraz tego wydania, jak już mówiłem wcześniej, a to wszystko z tego prostego powodu, że do okienka transferowego na Dunę jeszcze trochę zostało nam czasu i możemy teraz albo przeczekać ten czas, albo szybko polecieć na Dunę. Zróbmy to szybko.
Zróbmy to szybko. Aha, i tylko nie skończyłem jeszcze prostej rzeczy wyjaśnienia tego, jak wygląda transfery międzyplanetarne. To tak wygląda, jak mówiłem, na zewnątrz. Jeśli chcemy polecieć do wewnątrz, to robimy dokładnie to samo, tylko na odwrót. Czyli zaczynamy od jasnej strony, Kerbinu. Przeciwną stronę, wokół której kręci się Kerbin, wokół Słońca, wokół naszej gwiazdy. No i oczywiście wtedy zmniejsza się nasza wysokość naszej orbity na orbicie słonecznej. No i możemy robić transfery na przykład na Eve albo na Moho. No i dobra, tak to wygląda mniej więcej w teorii. Tymczasem wróćmy do transferu na Dunę. Z tego co widziałem, jeżeli wystrzelimy wystarczająco wcześnie i wystarczająco szybko, to jest możliwe, aby właśnie trafić tutaj w Dunę. O to mi mniej więcej chodziło. Tylko tu możemy sobie troszeczkę bardziej dostosować naszą prędkość. Teraz mam tak, 215 dni na spotkanie z Duną. A teraz by było tych dni 224. No i wy widzicie, tutaj coraz bardziej się zwiększa ta ilość dni, więc może zwiększmy do 2 km przyspieszenie, które chcielibyśmy uzyskać. I pokombinujmy właśnie z randewu z Duną. Normalnie transfer na Dunę można byłoby zrobić tak w okolicach mniej więcej 1000-1100 metrów na sekundę, może 1200, jeżeli to oczywiście byłoby prawidłowe okienko transferowe na Dunę, no ale w sumie paliwa aktualnie mamy dość sporo, więc możemy troszeczkę zaszaleć, a później co będzie, to będzie, że tak to ujmę już, co będzie, to będzie. Dobra. Mam już transfer na Dunę zaplanowany, za 18 minut będzie manewr. Możemy teraz sobie dostosować jeszcze ewentualnie dokładnie ten nasz manewr. O, chcemy, w sumie fajnie byłoby zrobić taką orbitę mniej więcej polarną wokół Duny. To byłoby całkiem spoko. Dobra, widzę, że tu nie ma zbytnio co kombinować z czasem. Ponieważ czas jest tutaj dość delikatną kwestią i poprawne wykonanie tej orbity będzie dość ważne. Widzę, że niestety dużo nie nakombinuje się niestety. Nie ma takiej zbytniej możliwości, żeby jakoś szczególnie zrobić mądrą, fajną, równą orbitę, żeby od razu zahaczyć mniej więcej o niską orbitę Duny. To niestety nam nie przejdzie, ale to i tak jest dobre, że mamy w ogóle już tutaj namiar na Dunę. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Więc od razu ustawmy naszą konstrukcję w kierunku naszego manewru. To, jak sami widzicie, chwilę potrwa. Możemy sobie przyspieszyć czas przy obrocie. Tylko jeżeli macie większe i bardziej skomplikowane konstrukcje, to takie przyspieszenie czasu nie jest do końca dobrym pomysłem. Ale w przypadku takiej dość prostej i sztywnej, co warto powiedzieć, konstrukcji, ponieważ mamy tutaj usztywnione wszystko spornikami, czy jak to woli, taśmami, no to tu raczej większego problemu mieć nie powinniśmy z tym. Dajmy informację o manewrze, żebyśmy go przypadkiem nie przegapili. Więc musimy uzyskać 2 km przyspieszenia. W tej dolnej części mamy kilometr. W tej górnej mamy 2 km, czyli jednak jak wystrzelimy właśnie w okolicach 30 sekundy, prawdopodobnie powinno być wszystko ok. Dobra, przyspieszmy czas i wykonajmy transfer z Kerbinu na Dunę. Czyli coś, co jak już mówiłem wcześniej, niestety dość rzadko było u mnie obecne w moich nagraniach, w moich seriach, bo po prostu trzeba było zawsze dużo się bawić i kombinować, żeby to osiągnąć. No i teraz chyba w końcu możemy właśnie spróbować to osiągnąć, więc 3, 2, 1 zapłon. O kurde, dobra, równej, dobra, musimy zrobić w miarę idealnie ten transfer. A niestety pat jest taki, że jeszcze nie mamy zbytnio dostępnych, lepszych, zaawansowanych sasów. Przez co no, musimy sami tej miarę ręcznie tutaj nakierowywać naszą konstrukcję. No ale nie szkodzi. Dobra, za chwilę skończy nam się paliwko tutaj. No i jedziemy dalej.
Teraz w przypadku tego manewru najbardziej newralgiczną, można powiedzieć, że częścią jest wykorzystanie paliwa i silnika w fazie transferowej, ponieważ one są troszeczkę wolne, przez co no tutaj ten transfer wygląda troszeczkę inaczej niż moglibyśmy go sobie ostatecznie zaplanować. A jednak wykonanie tego transferu dobrze to jednak jest dość ważna sprawa, ponieważ tutaj nawet dziesiąte części sekundy robią różnicę, czy trafimy w dunę w tym momencie, czy nie trafimy, czy będziemy musieli potem robić korekty. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda. Dobra, wyłączmy może ten manewr. Po prostu na oko spróbujmy ustalić, jak to wygląda. Dobra, jest, prawie. Weźmy mniejszą moc naszego silnika. I co tu z tego wyjdzie? Będzie. No, bo widzę, że bardziej nie mogę przyspieszyć, przybliżyć niestety widoku w tym momencie. No, 60 tysięcy kilometrów bliskiego podejścia, 50 tysięcy, jest. Teraz zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało, gdy jeszcze będziemy przyspieszać. Będzie to wyglądało mniej więcej następująco tak, że zbliżamy się spokojnie do duny, a to bardzo dobrze, warto tutaj dodać. To w tym momencie bardzo, bardzo dobrze. I jak mówiłem, chcę osiągnąć orbitę polarną. To by mnie tutaj w tym momencie satysfakcjonowało z kilku powodów, ponieważ będziemy mogli o wiele prościej wybrać sobie dogodne miejsce do lądowania, to raz. Dwa, będziemy mogli porobić badania, tak jak na przykład teraz. Możemy odpalić sobie spokojnie panele. Że w sumie że te panele wystarczą. W sumie tak trochę zamontowałem to tak na oko, że tak tu te panele i te przyrządy badawcze. Mam szczerą nadzieję, że to wszystko nam wystarczy. Możemy też jakieś badania porobić, na przykład Mystery Goo, ale tego nie porobimy, ponieważ Mystery Goo mamy tylko i wyłącznie jedno. Wydaje mi się, że chyba będziemy mogli owiewki odrzucić. Dokładnie, owiewki odrzucone. No i nasz łazik ten czy inny sposób leci na dunę. Tutaj już w sumie, już praktycznie niczego w tej materii nie zmienimy. Dobra, przyspieszamy czas i jednak warto tutaj dodać, że sam lot zajmie nam dłużej niż planowałem, ponieważ miałem nadzieję, że zmieścimy się przed tymi 117 dniami, gdy nastąpi okienko transferowe na dunę, ale to jeszcze nie raz będziemy pewno lecieć na tą dunę, więc spokojnie możemy tutaj darować sobie to jedno okienko, jeszcze kiedyś będzie na pewno jakieś inne okienko transferowe. I teraz co ważne, możemy wysyłać trochę danych naukowych. Możemy skan temperatury wysłać, zawsze to 8 nauki. I możemy skan z barometru wysłać, to także dodatkowa zawsze nauka. Jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć. No i dobra, lecimy na dunę, dotrzemy tam za... 100, nie. 199 dni jesteśmy na orbicie Duny, więc to dłuższą chwilę teraz potrwa. A my w czasie, o czym możemy porozmawiać? O tym, że niestety, nie będzie teraz już tyle materiałów i streamów co kiedyś, ale to już chyba sami zauważyliście, sami wiecie o tym, więc to nie będę się specjalnie nad tym rozgadywać, no ale będę starał się weekendami jakieś materiały nagrywać, robić, streamować, inne rzeczy, starać się ogólnie zagwarantować wam jakąś taką dziwną, mniej lub bardziej rozrywkę. I tu byśmy mogli teraz na przykład sobie lekko, no chodź tu, nie zaraz, lekko skorygować naszą orbitę w sumie. To nie byłby zły pomysł. Co możemy teraz zrobić, żeby być bliżej Duny? Ponieważ im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Teraz mamy całkiem nie najgorszy właśnie do tego... Nie najgorszy moment, żeby to właśnie wykonać. I zamierzam to w tym momencie zrobić. Tylko tu będzie potrzebna mimo wszystko dość duża precyzja, więc dziesiąte części przyspieszenia metrów na sekundę trzeba będzie tutaj użyć.
I w sumie może trochę, może jednak damy na tych 590, 475 km. Okej. Okay. Takie coś mnie w tym momencie, szczerze mówiąc, zadowala. Jak najbardziej tak. Więc jeszcze raz zaznaczmy sobie informację, żeby powiadomiło nas o tym manewrze. I ten manewr za chwilę wykonamy. W sumie tak, więc mamy małe problemy energetyczne. To tak szczerze mówiąc trochę, znaczy w sumie nie mamy jakichś strasznych problemów, ale jakieś tam zawsze są, że ładuje, nie no, w sumie ładuje nam się bateria, baterie nam się ładują, więc w sumie nic złego się jako tako de facto nie dzieje. O Jezus Maria, co tu się dzieje? No, wracaj, wracaj, dobra. Boże, nie, aha, wiem co się dzieje, miałem ustawiony nakierowanie na prograde. To się w sumie de facto działo. No i dobra. Wykonajmy malutką korektę. Okej. I pięknie. Wręcz rzekłbym cudownie. Luz, mius, cud, gites, malina, palce lizać. A to oznacza, moi drodzy Państwo, że zostało nam 2,5 km przyspieszenia, więc chyba powinno spokojnie wystarczyć, żeby wyhamować, nawet bez hamowania aerodynamicznego, wyhamować na orbicie Duny, porobić trochę skanów i potem wybrać miejsce do lądowania. Wydaje mi się, że to nie byłby zły pomysł. Tylko tak, zanim to zrobimy, to ja bym sobie dodał tak, kilka tu informacji i szczególnie skansat, żebyśmy nie mogli robić potem badania, ale to dopiero za dłuższą chwilkę. Dodajmy informację o zmianie punktu odniesienia. W sumie już to powiedzieć, tu myślałem, że to zrobiliśmy. A nie, zrobiliśmy tylko. Dobra, jest. Za 56 dni dotrzemy na Dunę. A tymczasem wydaje mi się, że będę na tyle wredny i będzie na tyle mały cliffhanger, że zakończymy ten odcinek Cebulowej Odysei. Już to jakieś 20, 20 kilku minut, 20 kilka minut chyba minęło, więc jest do zobaczenia w następnym odcinku, w której będziemy lądować i jeździć po Dunie. Do zobaczyska, moi drodzy, i do usłyszenia już wkrótce.